Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Sesja Rady Miejskiej. Konferencja prasowa. Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. Podczas obrad rozpatrywano projekty uchwał m.in. z zakresu finansów miasta, kultury, oświaty, spraw społecznych oraz gospodarki przestrzennej. Przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Kujawskiego Centrum Kultury za 2023 rok. Pozytywnie rozpatrzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku wraz z wykazem potrzeb na 2024 rok. Inowrocławscy radni rozpatrywali również uchwały z zakresu Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulic Popiełuszki, Chmielnej, Szparagowej oraz Grochowej oraz ogólnego planu miasta. Ponadto Komisja Statutowa i Nazewnictwa odstąpiła od procedowania projektu uchwały dotyczącego nadania skwerowi przy ulicy Jagieły nazwy Skweru Praw Kobiet. Projekt będzie rozpatrywany w późniejszym terminie. W inowrocławskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, w czasie której pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski podsumował spotkania z mieszkańcami, jakie zostały zorganizowane w minionych tygodniach. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej. W imieniu pełniącego funkcję prezydenta Wojciecha Piniewskiego serdecznie witam zarówno zebrane media, jak i Państwa przed ekranami monitorów czy też telefonami. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić kilka tematów. Rozpoczniemy od podsumowania spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyła również Katarzyna Pfeiffer, która jest również dzisiaj na konferencji, pełnomocnik do spraw kontaktów z mieszkańcami. Także oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry Państwu. Spotkania zakończyły się już jakiś czas temu. Materiał z tych spotkań jest przez nas wykorzystywany. Spotkania łącznie prawie 3 tygodnie trwały, bo to się tak rozłożyło. W czasie 5 spotkań maksymalnie robiliśmy 2 spotkania w ciągu 1 tygodnia. Bardzo dobry i owocny przebieg z punktu widzenia samorządowego, bo to, co usłyszeliśmy od mieszkańców, to były informacje dużej wagi, istotne dla mieszkańców. Wskazywali na swoje potrzeby, wskazywali na to, co jest szczególnie dokuczliwe dla danej społeczności i są w tej problematyce elementy wspólne. Elementy wspólne, charakterystyczne dla wszystkich osiedli, ale są też takie indywidualnie występujące, że gdzieś tam na osiedlu największym problemem jest jakaś określona kwestia. Co się przejawiało najczęściej? Jakie zagadnienia były najczęściej zgłaszane, jeśli idzie o te nasze wizyty? Chyba najwięcej czasu poświęciliśmy drogom osiedlowym, budowie dróg osiedlowych czy potrzebie budowy dróg osiedlowych. Wyjaśnialiśmy mieszkańcom, na ile może pozwolić sobie budżet miasta, gdyby to tylko miasto miało być inwestorem przy budowie dróg osiedlowych, ale też wskazywaliśmy na jedną rzecz, że przez minione przynajmniej ostatnie 5 lat miasto złożyło w każdym kolejnym roku, od 20 zaczynając, wnioski do rządu, bo takie programy były wtedy realizowane na budowę dróg osiedlowych. Łącznie złożyliśmy wnioski na 75 milionów, a nie dostaliśmy żadnych pieniędzy. I stąd zaległości i opóźnienia wydają się nawet być oczywiste. Związane z drogami osiedlowymi są również drogi gruntowe, czyli nowe osiedla powstające tam, gdzie jest wytyczona droga planistycznie, powstają domy, 1, 2 i kolejne. Mieszkańcy już by oczekiwali wybudowania drogi, przynajmniej w kategorii drogi gruntowej, ale to też są poważne nakłady finansowe i w miarę możliwości naszych finansowych i w miarę możliwości pozyskiwania środków przede wszystkim. Będziemy starali się te drogi i osiedlowe, i gruntowe budować.
Istotnym elementem podnoszonym przez mieszkańców również było bezpieczeństwo. To słowo bezpieczeństwo ja rozumiem bardzo szeroko, nie tylko w ruchu drogowym, bo wskazywano, mieszkańcy wielokrotnie wypowiadali się o potrzebie budowy ciągów pieszo-rowerowych, tu szczególnie ścieżki rowerowe, ale z drugiej strony też były głosy sali o tym, jak to rowerzyści łamią przepisy ruchu drogowego, nie szanując prawa pieszego do bezpiecznego poruszania się po ulicach czy Królowej Jadwigi, czy w Sylankach. Także no jest to dosyć poważny temat, który no wymaga jakiegoś też poważnego potraktowania, ale już nie tylko przez miasto. Tu nie wszystko będzie zależało od nas. Związana z tym sprawa również to transport ciężarowy, który, no mówiąc wprost, nie respektuje ograniczeń tonażowych. Porusza się po drogach, gdzie wyraźnie oznakowanie wskazuje na dopuszczalny ciężar, jaki można przewozić. Kierowcy, no, w kategoriach ludzkich, można powiedzieć, skracają sobie drogę, ale jednocześnie stwarzają istotne zagrożenie. Ten problem najgłośniej wybrzmiał w Szymborzu i na pewno dużą wagę do rozwiązania tego problemu będziemy przywiązywali we współpracy oczywiście tutaj z Zarządem Dróg Powiatowych, ale również Komendą Powiatową Policji. Padały również pytania z kategorii dziwnych albo takich, które no, powodowały, że w pierwszym momencie trudno mi było do nich się odnieść. Choćby takie pytanie, czy prawdą jest, że zlikwidujemy korty w najbliższej przyszłości w Solankach. Powiem szczerze, że to pytanie zaskoczyło mnie tak bardzo, że musiałem się zastanowić, jak mam odpowiedzieć, żeby nie powiedzieć wprost, że to no, jakiś fejk już totalnie wymyślony. Nie wiadomo, kto to wymyślił, nie wiadomo po co. Podobnej kategorii właśnie zburzenie stadionu Goplani i sprzedaż tego gruntu. No nie, no nie ma takich planów, żadnych takich planów nie ma. Jeżeli chodzi o korty, to możemy myśleć tylko o ich modernizacji, unowocześnieniu. Jeżeli tylko jakieś środki zewnętrzne się pojawiłyby na wspieranie tego typu inwestycji sportowych w strefie uzdrowiskowej, to z pewnością będziemy aplikowali, ale mowy nie ma o tym, żeby w tej części Solanek tak pięknie położone korty, jedne z najpiękniej położonych w Polsce, miały zostać zlikwidowane. Następna rzecz, która się też pojawiła, to place zabaw. Rodzice małych dzieci uczestniczyli też w spotkaniach. Kwestia modernizacji placów zabaw, pielęgnacji placów zabaw. Tu Zakładowi Robót Publicznych już ten temat zgłosiliśmy, ale też wskazywaliśmy jasno, że w najbliższym czasie, dosłownie już niebawem, zacznie się modernizacja, przebudowa placu zabaw przy ulicy Świętokrzyskiej, gdzie powstaną nowe atrakcje, nowe formy czy nowe urządzenia, które pozwolą korzystać z placu zabaw również dzieciom z niepełnosprawnością. I to jest bardzo ważna informacja. No i wychodząca naprzeciw właśnie temu pytaniu o place zabaw. Inny rodzaj pytań to zieleń w mieście, zbiórki odpadów zielonych, szczególnie te kontenery na odpady zielone. Przekazaliśmy już spółce, która się tym zajmuje, aby szczególnie w okresie wiosennym, gdy no, wszyscy robią w swoich ogródkach, na działkach porządki, aby ta częstotliwość była większa niż to tradycyjnie się robi po tym wiosennym sezonie. Mam nadzieję, że będzie to odczuwalne. No i też sporo pytań do naszej spółki wodociągowej było kierowanych. Spółdzielki, kanalizacja, wodociągi, doprowadzenie kolejnych nitek. To już prezes spółki odnosił się do tego.
Proszę Państwa, mógłbym wymieniać tych przykładów pytań dużo więcej. Istotne jest to, że nie zostawiamy żadnej z tych rzeczy. Będziemy reagowali, będziemy rozmawiali z gestorami odpowiednich sieci, zagadnień, władzami, tak jak mówiłem, czy powiatowymi, czy policją, aby te problemy starać się rozwiązać. Cieszy mnie frekwencja na tych spotkaniach. Mimo że pora taka zimowa, momentami była nawet aura nie, no taka niesprzyjająca spacerom, to jednak sporo osób w tych spotkaniach wzięło udział i mogę z tego miejsca tylko wszystkim mieszkańcom, którzy w spotkaniach wzięli udział i swoje problemy przedstawiali, serdecznie podziękować. No i oczywiście dziękowałem już na bieżąco. Na każdym spotkaniu byli naczelnicy wydziałów, byli przedstawiciele spółek, również swoje zaangażowanie tutaj i wkład w przygotowanie tych spotkań mieli spore. Częścią roboczą po tych spotkaniach zajmuje się tutaj już w tej chwili pani pełnomocnik i może parę słów jeszcze pani pełnomocnik na ten temat. Dzień dobry. Ja również przychylę się tutaj do opinii pana prezydenta, że te spotkania były bardzo owocne i potrzebne, ponieważ mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość w jednym miejscu spotkania się z naczelnikami i powiedzenia o swoich sprawach, które są dla nich ważne. I to, że te nasze spotkania były owocne, niech świadczy fakt między innymi taki, że ta kwestia bezpieczeństwa i uporządkowania, powiedzmy, ruchu na ulicy Królowej Jadwigi i w ogóle w centrum była na tyle istotna, że tutaj pan prezydent podjął starania i rozmowy z panem komendantem powiatowym Policji w Inowrocławiu i z panem komendantem Straży Miejskiej. I w efekcie tego mam taką informację, że te patrole piesze, o które tak bardzo zabiegali mieszkańcy, one już ruszyły. Natomiast w kwestii patroli rowerowych, o które też mieszkańcy bardzo pytali, byli zainteresowani, zwłaszcza w rejonie Parku Salankowego. One oczywiście będą, tylko czekamy na sprzyjającą pogodę, bo no, musi być troszeczkę cieplej, ale one też będą, bo to jest dobra praktyka wzorem lat ubiegłych. Były również takie kwestie poruszane indywidualnie, na które udzielałam odpowiedzi mailowo, dlatego cały czas Państwa zachęcam do kontaktu telefonicznego. Można do mnie zadzwonić i umówić się na spotkanie. Można również swoje kwestie czy też problemy zgłosić mailowo i to jest też fajna forma kontaktu, ponieważ Państwo czasami mówią o sytuacjach, które trudno jest opisać słowami, a jeżeli dołączą do tego załączniki, no to wiadomo, że nam jest też łatwiej działać i z naszej strony żadna osoba nie zostanie tutaj pozostawiona bez odpowiedzi czy bez pomocy. Na tyle, na ile możemy, tej pomocy udzielimy. Tak więc zachęcam do kontaktu telefonicznego czy też mailowego. Dziękuję. Nie wszystkie sprawy poruszane przez mieszkańców są po prostu w gestii miasta. Wiele dotyczy, chociażby takie pytania dotyczące budynków prywatnych się pojawiały, budynków wspólnot. No trudno gdzieś dyskutować. Oczywiście my możemy i tak będziemy robili, że czy z właścicielem, czy z zarządem wspólnoty będziemy starali się jakoś kontaktować, by istniejące problemy pomóc rozwiązać, ale to i tak nie my, tylko właściciele wspólnot będą podejmowali końcową decyzję. Spotkania były też okazją do tego, żeby powiedzieć parę słów o planach, zamierzeniach inwestycyjnych, choćby w związku z tym, że środki finansowe, te olbrzymie środki finansowe z KPO powinny już w najbliższym czasie pojawić się, już nie tylko w Polsce, ale i w Inowrocławiu, ale myślę, że temu będzie poświęcona oddzielna konferencja prasowa. Wskazywaliśmy tylko mieszkańcom, co może być zrobione, a czego z KPO nie można zrobić, bo od razu pojawiły się pytania o drogi lokalne z KPO. No tego się niestety budować nie da. Drogi zupełnie innej kategorii, o zupełnie innym przeznaczeniu mogą być budowane z tych funduszy unijnych, a nie drogi wewnątrz osiedlowe czy wręcz gruntowe. To chyba na ten moment, jeśli idzie o spotkania, wszystko. Już ciut
zmieniam temat, odchodząc od spotkań. Informacja taka istotna dla mieszkańców, wyczekiwana. Kończy się dzisiaj czy wczoraj okres zimowy. Ostatnie dni sprzyjały pracom porządkowym na placach zabaw. Dzięki temu Ośrodek Sportu i Rekreacji od jutra uruchamia plac zabaw Miś. Od godziny 10 Miś już będzie czynny i zakładamy, że no, najbliższe miesiące, aż do następnej zimy, ten plac zabaw sprzątnięty, przygotowane zabawki, wyczyszczone, odnowione, zadbane, czekają na dzieci na Misiu. I to, wydaje mi się, jest informacja oczekiwana, bo też mnie o to mieszkańcy pytali. W kontekście wiosennych porządków, ale również godziny dla ziemi, która jest 23 marca, przygotowaliśmy razem ze szkołami podstawowymi taką akcję sprzątania świata, na którą zapraszamy również mieszkańców Inowrocławia, bo to oczywiście nasz wspólny cel, aby dbać o ziemię. I też poproszę o kilka szczegółów już takich bardziej doprecyzujących te terminy, pan prezydent. To sprzątanie, o którym mówimy, odbędzie się w piątek. Nie łączymy tego z tą akcją dużą, taką ogólnopolską, czy być może nawet więcej niż ogólnopolską, sprzątanie świata. W piątek szkoły podstawowe, które chętnie się chcą w tą akcję włączyć, będą przede wszystkim tereny w sąsiedztwie szkół porządkowały. Na pewno akcja dobra, przemyślana, a przede wszystkim wspierająca no, taką troskę o porządek, o estetykę, żebyśmy mieli tę świadomość, by dzieci już nawet w tym zakresie się jak najbardziej edukowały, że czystość otoczenia, czystość skwerów, zieleńców, parków, jeżeli takie w sąsiedztwie szkoły występuje, to jest nasze dobro wspólne. I ostatni temat, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć, to najbliższe święta wielkanocne i zagroda Zajączka, którą planujemy 28 marca na Inowrocławskim Rynku. Planujemy tam od godziny 16 taką dużą imprezę, podczas której zaplanowaliśmy paradę zajączków. Tutaj aktywnie włączają się w te akcje dzieci z przedszkola numer 14 Muzyczna Kraina. Po paradzie zajączków, która właśnie przejdzie ulicą Królowej Jadwigi aż do rynku, będą muzyczno-balonowe animacje, show razem z muzyką i wielkanocnymi animacjami. Zaprosimy również mieszkańców do skorzystania z bezpłatnej fotobudki, z karuzeli, ale też do przygotowania różnych własnych ozdób wielkanocnych właśnie podczas trwania imprezy. Tak jak w ubiegłym roku, chcieliśmy, żeby mieszkańcy Inowrocławia i goście naszego miasta mieli również okazję do tego, aby, jeśli jeszcze tego nie zrobili, zakupić dekoracje świąteczne czy różnego rodzaju wyroby. Dlatego od 28 do 30 marca na rynku w Inowrocławiu będzie trwał jarmark wielkanocny. Tutaj dokładne godziny zostaną Państwu przekazane w komunikacie. W pierwszy dzień 28 marca od godziny 12 do 18 jarmark wielkanocny, a o 16 zapraszamy do skorzystania właśnie z atrakcji, które przygotowaliśmy na rynku. Chcemy, żeby również mieszkańcy i ci, którzy przyjdą na tę imprezę, zapoznali się z tradycjami wielkanocnymi, jakie tutaj lokalnie są organizowane czy właśnie proponowane. I dlatego Biblioteka Miejska przygotowała wystawę o tradycjach wielkanocnych.
Będzie można ją zobaczyć również na płycie rynku, a dodatkowo zrobić sobie zdjęcia przy dużych pisankach i zajączkach, które będą do 2 kwietnia zdobiły centrum miasta. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście w programie oprócz wiewiórinki, która towarzyszy nam na każdych imprezach miejskich, nie zabraknie zajączków wielkanocnych jako symbol tych świąt. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.